Dobry wieczór, godzinka 20 wybiła, zaczynamy. Ja zapraszam gościa oraz ambasadorkę, także mam nadzieję, że pójdzie nam gładko i bez problemu się połączymy. Już patrzę jeszcze tylko na swój mikrofon, on chyba działa, więc wydaje mi się. Zaproszenia. Coś tu się z oporem się nie chce się mu zaproś. Wspaniale, o proszę. Obydwie panie jednocześnie wyskoczyły wspaniale. Dobry Zazwyczaj wieczór, Instagram. dzień Tak, dobry. dobry wieczór. Zazwyczaj Instagram nie jest taki łaskawy, ale tym razem chyba wiedział właśnie, że my się we trójkę spotkamy, więc nie mogło być inaczej. Witamy Tak. serdecznie wszystkich dołączających, no i oczywiście naszego gościa. Dobry wieczór, pani Anno. Dobry Dobry wieczór. wieczór, Paula. Dobry wieczór, Ale witam wszystkich super, bardzo ale serdecznie. super dzisiaj, ale super dzisiaj live taki niestandardowy, bo nigdy nie miało się przyjemności gościć u siebie na profilu osoby, która zajmuje się medycyną chińską, więc będziemy dzisiaj właśnie rozmawiać tak naprawdę, czy dla nas w ogóle jakaś szansa jest, jeżeli chodzi o naturalną kosmetykę, ale patrząc na panią, pani Aniu, no to chyba nawet nie trzeba pytać o odpowiedź, po prostu pewnie tak to jest, że można coś zadziałać. Dziękuję bardzo. Oczywiście medycyna chińska ma naturalne podejście i tym bardziej. Oj, coś nam chyba urwało panią Anię. Przynajmniej u mnie nie widać tak, pani u mnie Ani, nie wiem. U mnie no to też. Korzystając z okazji poprosimy o serduszka. Dawajcie nam tutaj znać, czy nas prawidłowo widać i słychać. A może macie ochotę nam napisać właśnie, skąd się tutaj z nami łączycie, a może już na samo brzmienie tematu macie jakieś pytania, więc od razu je tutaj w komentarzach pod live'em wysyłajcie. Będziemy w trakcie rozmowy te pytania zadawać pani Ani, więc zachęcam was do tego. Już nam się chyba z powrotem udało połączyć. Ja przynajmniej panią Ani widzę już z powrotem. Tak, ja też panie widzę. Czasami tak się może zdarzyć z internetem, ale sobie myślę, to też nas testuje. Tak, tak, oczywiście. My się nie damy. Jesteśmy tak naładowane energetycznie, że po prostu same sobie ten internet wyprodukujemy, jak trzeba. Byleby tylko spotkanie się odbyło i żebyśmy mogli tutaj porozmawiać na ten fantastyczny temat, jaki sobie na dzisiejsze spotkanie założyliśmy, czyli naturalne sposoby na nasze choroby skóry. Mamy nadzieję, że nam tu pani Ania przybliży sposoby, jak możemy sobie z takimi rzeczami właśnie poradzić. Ja tam oczywiście profil cały czas obserwuję, bo to nie jest tak, że zaobserwowałam go przed naszym spotkaniem, tylko obserwuję panią już od jakiegoś czasu i oczywiście tam też zaglądam i patrzę, cóż tam się dzieje. I wiem właśnie, że zwraca pani bardzo dużą uwagę właśnie na podstawy tak naprawdę, czyli tą podstawową piramidę, jaką jest przede wszystkim odżywianie, bo każdy z nas wie, że tutaj jest tak naprawdę, no, można byłoby powiedzieć, pogrzebane coś, że powinniśmy od tego zacząć właśnie tak naprawdę. Zdrowie. Tak. O właśnie, zdrowie, super, tak właśnie pani Aniu, zdrowie, więc prawdą jest to właśnie, że tak jak my wyglądamy, to dokładnie świadczy to o tym, co wkładamy do ust, czyli co jest na talerzu. Tak, dokładnie. Ja może króciutko się przedstawię, bo myślę, że nasi obserwatorzy może nie wszyscy wiedzą, kim jestem, żebyśmy po prostu wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Nazywam się Ania Krasucka i jestem mentorką zdrowia i dietetykiem leczniczym według medycyny chińskiej. I od ponad 16 lat prowadzę praktyczne warsztaty w ramach Akademii Pięciu Smaków. Więc od podszewki już oczywiście będę ten temat zgłębiać do końca pewnie moich dni, bo to jest tak fascynujący temat i głęboki, tak jak sam człowiek jest cały czas interesujący do zgłębiania. Tak samo medycyna chińska i to mnie cały czas fascynuje w związku z tym, że widzę naprawdę ogromne efekty tego, co robię. Ludzie zdrowieją, wychodzą z dolegliwości, jeżeli oczywiście stosują to, czego się uczą u mnie. I to pokazuje po prostu, że natura działa. Więc w związku z tym ja dzisiaj będę mówiła o tym, rzeczywiście jak naturalnie możemy podejść do swojego zdrowia, żeby ta skóra wyglądała ładnie. No bo chcemy, żeby ta skóra ładnie wyglądała, wiadomo, no bo jesteśmy, nie wiem, czy tu w mediach, nawet społecznościowych, ale nawet gdy się z ludźmi widzimy. Ja nawet widzę, jak moi uczestnicy przyjeżdżają, to
bardzo często mówią, że właśnie moja skóra jest dowodem na to, czego uczę. Oczywiście ja nie mówię, że moja skóra jest idealna, bo nie ma idealnej skóry, ja bym tak przynajmniej powiedziała. Natomiast skóra rzeczywiście pokazuje, o to jest jakby, ona mówi o tym, co dzieje się w ciele. Co dzieje się w ciele. I ja nawet bym nie nazywała tego niedoskonałościami, tylko nazywałabym to sygnałami płynącymi z ciała. I właśnie skóra pięknie to pokazuje, kiedy ona jest świetlista, a kiedy ona jest matowa, kiedy ona ma wypryski, a kiedy ich nie ma i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na pewno panie też bardzo fajnie byście zaczęły zgłębiać ten temat, więc będziemy sobie rozmawiać. Oczywiście, że tak, tak potwierdzamy, u nas dokładnie tak samo jest, ponieważ obie pracujemy w jednym gabinecie i prowadzimy konsultacje. Konsultacje zresztą nazywają się holistyczne, co oznacza, że bierzemy pod uwagę wszystko, co jest w obszarze funkcjonowania takiego całodobowego, rytmu dobowego, jeżeli chodzi o organizm człowieka. I tutaj pięknie właśnie tłumaczymy też naszym podopiecznym, którzy do nas trafiają, jak ważne są te właśnie elementy, że samo zrobienie i zakupienie kremu, no niestety, ale nie spowoduje nagle, że będziemy piękni, młodzi, wypoczęci i z blaskiem, tylko musimy właśnie tak naprawdę wprowadzić właśnie tą piramidę, o której tak naprawdę właśnie tu cały czas rozmawiamy, czyli te elementy, które są podstawą w funkcjonowaniu organizmu człowieka. Tak, dokładnie, bo nie ma jakby możliwości skupienia się tylko na jednej przestrzeni, na jednym obszarze, ponieważ to wszystko, jest wiele obszarów, które tworzą nasze zdrowie. I jeśli tylko dotkniemy jednego, to nie stworzymy tego zdrowia, nie zbudujemy go tak naprawdę. I ta skóra też nie będzie wyglądać, gdy nagle zaczniemy tylko zwracać uwagę na jeden obszar. Czy to będzie ruch, czy to będzie oddech, czy to będzie sen, czy to będzie jedzenie. Tylko fajnie jest wprowadzać może małymi krokami, bo na pewno wiele osób mówi, ale wiesz co, to jest za dużo obszarów na raz wprowadzić i tak dalej, więc spokojnie wszystko małymi kroczkami i są efekty. To podobnie jak u nas, czyli też właśnie tak zachęcamy swoje podopieczne, właśnie też mówimy o tym, że proszę niczego od razu nie wyrzucać, nie zamykać się i później właśnie jest, za dwa dni jest Matko Boska, nie, nie, tak nie wytrzymam. Tylko właśnie małymi kroczkami, zacząć od tego, co jest jakby najmniej problematyczne i tak dokładnie właśnie cały czas sobie podkręcać gdzieś tam te możliwości i właśnie iść cały czas ku górze właśnie po to, żeby wprowadzać jak najwięcej tych zdrowych nawyków. Dokładnie tak. Tak, zdecydowanie. Metoda małych kroków tutaj jest u nas jakby też podstawą, jeżeli chodzi o konsultacje. Te konsultacje, jak tutaj pani Beatka już powiedziała, staramy się prowadzić w takim nurcie holistycznym, czyli bierzemy pod uwagę tak naprawdę wszystko i dlatego też ta konsultacja jest rozbudowana. Zadajemy często pytania, być może pozornie gdzieś tam dla naszych pani niewygodne, bo nawet pytamy choćby nawet o sposób, w jaki się wypróżniają, ale super, gdzieś to w kontekście super zdrowia. Bardzo dobre pytanie. Jest to właśnie dla nas bardzo istotna informacja, bo niejednokrotnie właśnie odpowiedź, którą nam pani udziela, już tutaj dużo jakby właśnie sygnalizuje nam, w którym kierunku warto popracować, co warto zmienić. Także stawiamy na to bardzo, bardzo mocno. No i też właśnie tak jak pani tutaj powiedziała, jeżeli zmienimy tylko jeden obszar, to nie zadziała jakby, tylko faktycznie praca tutaj z całym organizmem od środka i od zewnątrz, praca również też właśnie z głową, z naszym rytmem okołodobowym, wtedy dopiero może przynieść nam zadowalające efekty. Więc myślę, że będziemy tutaj przez całą naszą rozmowę zachęcać naszych obserwatorów do tego, żeby spojrzeli na siebie jako na całość i właśnie w ten sposób zadziałali względem własnego zdrowia i względem własnego wyglądu. Przepraszam, ale dziś mnie tu mucha lata i mnie dekoncentruje. Dziś mi się tu dostała już jakaś pierwsza wiosenna mucha do ciepło domu. Ciepło poczuła, słońce poczuła, to tak. Już do domku. Przyszła też się dowiedzieć o holistycznym podejściu do zdrowia. Kolejna nasza słuchaczka, ale bardzo fajny temat pani powiedziała o tych wypróżnieniach. Ponieważ ja pokażę od strony medycyny chińskiej, że jelito grube jest bezpośrednio związane z płucami, bo to jest para narządów, a płuco, przecież trzecie płuco, to jest nasza skóra,
Mówi się też, że skóra to nasza trzecia nerka, czyli wszystko to, co oddycha, oczyszcza, ma kontakt bezpośredni ze światem zewnętrznym, więc tutaj też jak my jesteśmy otwarci lub zamknięci na świat zewnętrzny, jakie my mamy te kontakty, te relacje, to wszystko ma znaczenie, ale właśnie to jelito grube pokazuje pięknie swoją pracę na skórze. Jeżeli ktoś ma zaparcia, jeżeli ktoś, czy ten stolec jest nieprawidłowy, czyli nie taki typowy, kiełbaskowy, u mnie nie ma tematów tabu, ja zawsze o stolcach otwarcie mówię, wszyscy moi uczestnicy to wiedzą, więc tutaj przy temacie skóra to koniecznie musimy o tym powiedzieć, że jeżeli ten stolec jest inny niż taki, bym powiedziała, prawidłowy stolec, tak? Czyli kiełbaskowy, w miarę miękki, czyli nie z ciężką, wypychany, że tak powiem, podczas wypróżniania, czyli bezbolesny, to wtedy ta skóra też będzie ładna. Natomiast jeżeli my mamy zaparcia, czyli toksyny zatrzymują się, masy kałowe się zatrzymują w ciele, toksyna zaczyna krążyć w ciele, no i wiadomo, że organizm chce usunąć tę toksynę i robi to różnymi drogami, którymi tylko może. A skóra jest ogromnym, że tak powiem, narządem, bym prawie aż powiedziała, bo tak mówimy w medycynie chińskiej, który po prostu pomaga organizmowi prawidłowo funkcjonować i oczyszcza w ten sposób organizm z toksyn. I wtedy mamy wypryski i te wypryski są oczywiście różne i po rodzaju wyprysków możemy też stwierdzić, no my z medycyny chińskiej też stawiamy diagnozę na podstawie skóry, więc możemy też stwierdzić, co tam dokładnie się w tym ciele dzieje, jeżeli widzimy już skórę. Nie? Więc wypryski to jest, tutaj na pewno są obserwatorzy, którzy chcą mieć piękną skórę bez wyprysków, więc kochani, najpierw zadbajcie o to, żeby był stolec, codziennie stolec musi być, to jest podstawa zdrowia, to jest codzienne, naturalne oczyszczanie. My robimy różnego rodzaju oczyszczania, my jako ludzie mówię, a zapominamy o takim naturalnym oczyszczaniu organizmu właśnie poprzez stolec, jelito grube, tak? Chociażby. Bo oczywiście tych dróg jakby wydalania toksyn z ciała jest więcej, bo chociażby pot, prawda, to tak samo skóra i tak dalej. Natomiast, czy mocz, natomiast właśnie stolec tutaj bym powiedziała, naprawdę stawiam go praktycznie na piedestał. Stawiam na piedestał, tak, ja musi być. Powiedziałabym, że jest to bardzo podobne do naszej konsultacji holistycznej, wprawdzie nie chińskiej, ale holistycznej. I też dokładnie mam podobne zdanie, czyli też uświadamiamy naszych podopiecznych. Zresztą kosmetolog to według nas promotor zdrowia, czyli osoba, która powinna promować zdrowia, powinna uświadamiać swoich podopiecznych, powinna szerzyć profilaktykę i dokładnie jakby tutaj do tego się poczuwamy właśnie edukując również w tym obszarze. Myślę, że problemy się biorą z tego, że tak naprawdę ludzie się zawstydzają tym, żeby rozmawiać po prostu o kupie, a prawda jest taka, że no, nie powinno to być nic wstydliwego, bo właśnie tak jak pani powiedziała i z czym my się też zgadzamy, że tak naprawdę ta kupa to podstawa, czyli właśnie to, co tam zostaniemy w toalecie, to dokładnie to mówi nam o tym, co jest z nami. Tak, jak ten nasz organizm funkcjonuje, czy to jest prawidłowo, czy gdzieś właśnie jest obszar, na który warto popracować. Ja jeszcze tu między naszą rozmowę będę wtrącać to, co tutaj pojawia się w rozmowie pod live'em i tutaj pani napisała, że zachęca do picia wody rano w ciągu dnia i że odstawia kartonowe soki i widać już efekty tak naprawdę od samego początku, więc tu też jakby to nawodnienie, ja nawiązując do tego mogę od razu powiedzieć, że również mocz, który wydalamy, też ma ogromne znaczenie, właśnie oddajemy go do badania laboratoryjnego, ale też właśnie, żeby zobaczyć właśnie jak ten mocz wygląda, ale nawet właśnie po częstości korzystania z toalety i tego, w jaki sposób ten mocz oddajemy, czy jest problem przy oddawaniu, czy nie ma problemu, czy jest ten mocz, nie wiem, kolor tak samo ma znaczenie, więc to już są sygnały właśnie, które płyną prosto z naszego organizmu i na podstawie tego możemy wywnioskować bardzo wiele, co się dzieje w środku, i co tak naprawdę za chwilę będzie rzutowało tutaj na naszą skórę. Dokładnie tak.
Pani Ania, ja tylko jeszcze dopowiem. A przepraszam. Nie, proszę bardzo, bo ja wpadłam, pani miała myśl. Ja tylko dopowiem właśnie a propos stolca, że pani mówicie tutaj o holistyce. Nawet nie trzeba sięgać po medycynę chińską. Starej daty lekarze pytali jako pierwszą rzecz, jak wygląda stolec, jak wygląda kupa, tak? Na przykład u dzieci, pediatrzy. I to była podstawa do postawienia diagnozy, co się dzieje w ogóle u takiego dziecka. Więc są też dzisiaj współcześni lekarze, tacy no, świadomi też lekarze, którzy właśnie pytają o tę kupę, bo wiadomo, że na podstawie kupy można postawić diagnozę. I ja oczywiście, tak jak tu powiedziałam wcześniej, to jest temat tabu cały czas w Polsce. Natomiast ja zachęcam tutaj naszych obserwujących, żebyście oglądali swoje kupy, tak? Czyli spojrzeli w tę toaletę, co tam jest, tak naprawdę jak ta kupa wygląda, czy ona pływa, czy ona jest, zanurzyła się, czy ona ma resztki pokarmu, czy ona brudzi toaletę, czy ona jest sucha, czy ona jest wilgotna, taka mokra. No po prostu warto obserwować i na tej podstawie będziecie widzieć też, co się dzieje na skórze. Będziecie widzieć korelacje przede wszystkim. No właśnie tutaj jedna z naszych obserwatorek pisze, że moja skóra jest piękna na zewnątrz, a problem jest od lat okropny z wypróżnianiem, wzdęcia itp. Nie bardzo mogę się z tą wypowiedzią zgodzić. Tak tutaj dostaliśmy taki komentarz, więc może... No może ja powiem tak, może tak być, że po prostu tak u pani jest na ten moment, ale co będzie za chwilę, to nie wiadomo, tak, bo tak naprawdę no nie oszukamy organizmu. Organizm ma swoje mechanizmy. Jeżeli my się nie wypróżniamy, to trzeba by się tutaj przyjrzeć też diecie, co pani je i tak dalej, ale jeżeli my się nieprawidłowo wypróżniamy, czyli są zaparcia albo te stolce są rwane, no to na pewno toksyna jest w ciele. Może ona u tej pani się w inny sposób jakoś wydala. Prawda? Więc tu po prostu jest wiele przyczyn, tu trzeba by indywidualną diagnozę postawić. I to może być oczywiście piękny wyjątek od reguły, ale mimo to upatrywałabym, że jest tutaj gdzieś problem, skoro są zaparcia. Nie? Tak, tutaj. Czyli jak pani powiedziała, no skóra jest olbrzymim organem, tak? Jest bardzo dużym narządem, więc tak naprawdę trudno powiedzieć, co u tej pani szwankuje, tak? Bo mogą wypryski nie być na przykład, ale może mieć pani na przykład suchą skórę, czy przesuszoną skórę, czy na przykład zmiany, nie wiem, liszaje, czy jakieś inne wypryski na pozostałych częściach, więc jakby tutaj nie będziemy zacieśniać się tak, że to tylko i wyłącznie o twarz chodzi. Generalnie. Tak, oczywiście. Prawdą jest to i badania naukowe pokazują o tym, że nieodpowiednie wypróżnianie się, czyli właśnie trawienie, powoduje po prostu problemy skórne. Różne problemy skórne, tak. Nie tylko wypryski na policzku czy gdzieś indziej po prostu. Tak, więc być może właśnie tak to jest, że coś u pani po prostu innego nie gra, jeżeli chodzi o pani organizm. Tak, to też mogą być na przykład nasze włosy, paznokcie, też dokładnie. Właśnie to jest jakby też wchodzące w całość naszego organizmu, więc nie wrzucamy wszystkich na pewno do jednego worka i nie twierdzimy tutaj na zasadzie, że jeżeli ktoś ma problem z wypróżnianiem albo jest to nieprawidłowy proces zachodzi tego wypróżniania, to od razu będą problemy na skórze się pojawiały, bo mogą właśnie na naszych przydatkach, czyli tak jak powiedziałam, włosy, paznokcie, może to być zupełnie inny rodzaj niż taki podstawowy jak wypryski, więc tutaj traktujemy to ten nasz organizm jako całość, ale podchodzimy indywidualnie do każdego z tych problemów. To bardzo, bardzo ważne, co pani teraz powiedziała, dokładnie, bo my tutaj oczywiście na tym live'ie my uogólniamy teraz, prawda, my uogólniamy, natomiast każdy jest inny i tak jak na przykład miałabym, nie wiem, 10 uczestników i każdy z nich miałby migrenę, to z pewnością u każdego z nich przyczyna byłaby inna i w związku z tym też prowadzenie takiej osoby byłoby inne. Więc jakby my tutaj na cele tego live'a tak po prostu rozmawiamy na ten temat, jakie mogą być problemy, ale pamiętajcie kochani, że każdy z was jest inny.
Po prostu. Tak, dokładnie, też nie naszym celem jest, żeby ktoś brał do siebie to, co mówimy, po prostu dzielimy się swoją własną wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami oraz popieramy to też i mówiąc o tym właśnie, że widzimy, bo spotykamy się z tym na co dzień w naszych pracach i z ludźmi, z których spotykamy na co dzień właśnie, że jednak no, większość po prostu właśnie ma z tym problem i często to się właśnie objawia na skórze w różny sposób. Natomiast ja chciałam zapytać właśnie, jak to jest, czy są jakieś, bo oczywiście podglądałam, widziałam, chodzę z Panią na spacery po lesie, Pani Aniu, i widzę, że Pani zbiera wszystko, tak? Także jakby tutaj nic nie umknie. Więc chciałam zapytać właśnie, jak to jest, czy właśnie takie oto właśnie świeże zioła, które Pani zbiera, będąc na spacerze, czy coś jest takiego właśnie, co można byłoby na przykład zarekomendować tym, którzy mają problemy z zaparciami, którzy chcieliby mieć piękną skórę. Myślę, że jak mają już piękną skórę, mają problemy z zaparciami, to pomożemy im z zaparciami, a skóra i tak dalej będzie piękna. Dokładnie. Ja przy zaparciach to przede wszystkim zwróciłabym uwagę na to, co jemy. I ja jestem ogromną zwolenniczką zup. Zostałam wychowana na zupach i do dzisiaj po prostu dla mnie dzień bez zupy to dzień stracony, ja praktycznie mówię. I to jest, uważam, klucz do zdrowia. Nasz żołądek potrzebuje ciepłego pokarmu, dlatego że tam panuje bardzo wysoka temperatura. Jestem ciekawa, kochani, czy wy wiecie, jaka panuje temperatura w żołądku? Zanim odpowiem na to pytanie, zobaczmy, tak, czy ktoś, napisze, tak, czy ktoś będzie wiedział, tak? Natomiast nasz żołądek potrzebuje ciepłej strawy, żeby mógł zacząć w ogóle trawienie, bo gdy serwujemy coś zimnego, na przykład z lodówki, nie wiem, jogurt czy kanapkę sobie zjemy i tak dalej, no to jest temperatura zimna, czyli ten żołądek musi podgrzać najpierw do tej temperatury trawienia i wtedy dopiero zaczyna trawić. Natomiast też wiele jest połączeń pokarmowych, na przykład jeżeli ktoś je białko zwierzęce, czyli mięso na przykład, z węglowodanami, to jest trudniej strawny pokarm. Żołądek 75, nie chyba za dużo, by się ugotowało. No nie, bo już by prawie dochodziło do gotowania, to właśnie. Trochę mniej zdecydowanie. W każdym razie i te połączenia na przykład powodują też zaparcia. Więc naprawdę bym sięgnęła po zupy. Kochani, to jest najprostsze, co mogę na dzisiaj od razu Wam z marszu polecić. Zupy, to mogą być zupy wegetariańskie, ale mogą być też zupy na mięsie, jeżeli ktoś mięso je i potrzebuje. O tej porze roku szczególnie bym polecała wegetariańskie, bo jesteśmy już w fazie takiego troszeczkę detoksu wątroby i pęcherzyka żółciowego. I żeby wspomóc te organy, które są, no wątroba, ja jestem zachwycona wątrobą, naprawdę, to jest po prostu fabryka, ona jest taki multitasking, narząd i oczyszcza nas wspaniale, więc między innymi też właśnie ma wpływ na naszą skórę. I w wątrobie pomożemy, jeżeli właśnie będziemy jeść teraz zupy wegetariańskie. I nie, ja nie promuję żadnego wegetarianizmu ani nic takiego, po prostu każdy może jeść co chce. Natomiast ja tylko mówię, co wspomaga piękny wygląd skóry, wypróżnienia i w ogóle funkcję organizmu. Nie? 37 stopni tutaj 37. jeszcze była odpowiedź. 37. No to blisko, ale jeszcze nie. To jest prawie 40 stopni. Prawie 40 stopni jest w żołądku. Więc do tej temperatury ten żołądek musi podgrzać pokarm najpierw, nie? No więc od zup bym zaczęła. Natomiast jeżeli chodzi o zioła, to zioła bym tutaj... Ja bym sięgnęła po takie zioła nawet... jak piołun. Ja wiem, że to jest bardzo gorzkie zioło, natomiast kuracja piołunem, taka 5 dni można sobie zrobić taką kurację piołunem przez po jednej szklance dziennie nawet, pięknie usprawnia trawienie i w związku z tym też o wiele lepiej będzie na przykład funkcjonował i żołądek, i jelita, i ta skóra też będzie lepiej wyglądać. Więc piołun bym tutaj polecała z jednej z takich ziół, ale pokrzywa. Pokrzywa jest cudownym ziołem. Można ją nie tylko parzyć jako napar, natomiast ja polecam też jeść pokrzywę duszoną, tak jakbyśmy robili szpinak. Wspaniale działa na skórę. Jak ja robię wyjazdy ziołowe, to właśnie moi uczestnicy, my pijemy sok z pokrzywy i też jemy duszoną pokrzywę, między innymi oczywiście też dużo innych ziół.
Natomiast oni mówią, że po prostu oni wyjeżdżają jak ze spa najlepszego. Po prostu ta skóra nabiera blasku. No, naprawdę odżywiona jest, bo skóra po prostu ma być odżywiona i ona będzie odżywiona tylko od środka. Tak jak tutaj pani wcześniej powiedziała, krem nie załatwi sprawy. I to prawda, każda szanująca się kosmetolog powie, że już nawet nie chcę strzelać ile procent, ale to jest naprawdę bardzo duży procent. Dbałości o skórę to dbałość od środka. Zdecydowanie. Zgadzamy się z tym. Do. Tutaj jeszcze jest pytanie, czy piołun jako wywar mamy stosować? Czyli nie, jako napar. Jako napar. Czyli zalewamy tak jak normalnie zioła, zalewamy wrzątkiem, odstawiamy do parzenia, ja 20 minut i można wtedy już wypić. Ja już wypiłam herbatkę meliska z płatkami róży, moja ulubiona. O, też pięknie. Taka tak, rozluźniająca, tutaj, to jest taka rozluźniająca herbatka. Tutaj a propos ziół, ja mam takie pytanie, bo z tym jest jakby odwieczny problem w dyskusjach, które mam gdzieś okazję prowadzić z moimi podopiecznymi. Czy my te zioła możemy przedawkować, czyli przedobrzyć w drugą stronę, za bardzo się tymi ziołami... Nafaszerować, no nie chciałam tego słowa za bardzo się natrzesz, jak się natrzesz piołunem, to ci włosy będą stały, to już teraz No z piołunu był produkowany i jest do dzisiaj produkowany absynt przecież. No. Ale to jest duża dawka. Ale to jest bardzo zasadne pytanie, naprawdę bardzo zasadne pytanie i dziękuję za to pytanie, ponieważ rzeczywiście ja też zauważam, że wiele osób, jak już się dowiesz, na przykład, nie wiem, herbatkę z pokrzywy mamy pić, albo herbatkę właśnie z melisy, krwawnika czy piołunu, no to mówią tak, wiesz co, Ania, smakuje mi ta herbatka, piję ją cały dzień, od rana do wieczora. No właśnie. Ja mówię, no i co? No, wiesz co, fajna, niby fajna, ale za chwilę, jak zaczynam drążyć temat, to się okazuje, że, bo większość herbatek ziołowych, one są moczopędne i one będą nam wysuszać skórę. Właśnie, i to jest wielka uwaga dla osób, które no też dbają o skórę, że słuchajcie, zioła są wspaniałe i oczywiście, jeżeli macie zalecaną jakąś kurację, no to trzeba zrobić kurację tak, jak ona jest. Natomiast jeżeli pijecie zioła profilaktycznie, tak tylko dla siebie, bo lubicie, bo wam smakują, chcecie zadziałać i tak dalej, to ja bym proponowała jedną szklankę dziennie danego zioła najwyżej, a nie przyzwyczajać organizmu do, bo właśnie zioła są też lekarstwem, tak jak jedzenie. Jakbyśmy ciągle jedli same ziemniaki albo ciągle jedli same buraki, no to też byśmy mieli jakiś tam efekt, prawda? Tak samo jest z ziołami, jak najbardziej. Czyli też tutaj dopowiem do tych ziół, że warto pamiętać o tym, że zioła są często fotouczulające, więc też musimy pamiętać o tej zewnętrznej fotoochronie, bo również panie o tym zapominają i bardzo często spotykam się z tym, że piją herbatki ziołowe, a nie wiedzą, że właśnie to powoduje, że do ich organizmu dociera tego promieniowania jeszcze więcej. No i wiadomo, że to będzie wpływało również na przyspieszanie procesów starzenia na naszej skórze, więc to też przy okazji właśnie herbatek warto o tym pamiętać, że ta fotoprotekcja tym bardziej musi być stosowana. Tak, ale ja powiem jeszcze, co ja stosuję jako fotoprotekcja. Ja po prostu latem, czy jak już zaczyna się takie mocniejsze słońce, ja nie wychodzę na dwór bez kapelusza. Naprawdę były czasy, że ja nosiłam tylko chustkę, czy wyjeżdżałam na przykład w podróże gdzieś też egzotyczne i nosiłam chustkę i po prostu ja czułam, jak moja skóra jest wysuszana. I też moje, jakbym powiedziała, niedoskonałości, tak? Chociaż ja je akceptuję, ja po prostu siebie akceptuję, więc też to, co widzę na mojej skórze, co spowodowało słońce, to są pewnego rodzaju plamy, które mi się też pojawiły i one będą się pojawiać, jeżeli my za bardzo się wystawiamy na słońce. To jest jakby dłuższy też temat, tutaj może nie mamy zbyt wiele czasu, ale w skrócie tylko mówiąc, że słońce będzie uszkadzać nam krew, a my kobiety szczególnie powinnyśmy dbać o krew, bo właśnie jakość i ilość krwi będzie odzwierciedlona w jakości naszej skóry. W związku z tym ja zachęcam do noszenia kapelusza latem. Niektórzy mówią, że to taka fanaberia.
To nie jest fanaberia, kochani. To jest, ja myślę, każda kobieta powinna nosić, żeby właśnie chronić swoją skórę. I nie chodzi o to, że my się mamy nie opalać, tak, ale troszeczkę tego słońca i nie w tych godzinach, które my myślimy, że powinniśmy się wystawiać do słońca, nie? My nawet jak się poruszamy i nawet jak ja w kapeluszu chodzę, ja mam taką śniadą cerę, więc ja moment łapię po prostu. Te promienie są i tak wszędzie, ale one nie są bezpośrednio na moją twarz nie idą, nie? Więc zauważam ogromną różnicę. Tutaj też oczywiście u nas, czyli w naszej branży też się o tym bardzo dużo mówi i oczywiście nawet są firmy, które produkują specjalne daszki z takiego materiału, który właśnie odbija słońce, czyli zatrzymuje te właśnie promienie UVA, UVB, więc jak najbardziej też zachęcamy do kapeluszy, tym bardziej, że naprawdę można sobie wybrać w dzisiejszych czasach taki model, jaki nam się podoba i można naprawdę dobrze wyglądać, więc tak. Jak najbardziej kapelusze są też bardzo fajnym uzupełnieniem kobiecości. Tak, dokładnie. I tu jakby podwójna korzyść, bo chroni naszą twarz, ale również naszą głowę, którą bardzo często zdarza nam się przegrzewać, tak. A stąd też się później dzieją różne inne rzeczy, już tutaj nie będę wnikała w efekty przegrzania organizmu, ale to też warto mieć na uwadze, że mimo tego, że mamy włosy na głowie, to one nie stanowią dla nas ochrony. Więc tak, to też jest warte podkreślenia, że ten kapelusz będzie dawał dwukrotną jakby tutaj ochronę. Pani Aniu, a co pani myśli na temat, no ja jestem zakochana wręcz po prostu i mogłabym codziennie się jeść, kąpać, pić, oblewać po prostu rokitnikiem. To jest coś tak wspaniałego i tak niesamowitego, że ten kolor, który widzę i to połączenie pomarańczy z zielenią po prostu no, zachwyca mnie niezmiennie od myślę 7-8 lat po prostu i upijam się tym jak tylko mogę. Mówi pani o soku czy o oleju? O wszystkim mówię. O wszystkim. Bez w ogóle, tak jak właśnie powiedziałam, bez jakby wyłączności, czyli zalewam wrzątkiem owoce, one pływają sobie, później je zjadam. Tak. Kupuję czysty, 100% sok rokitnikowy. Kupuję olej też z rokitnika. Balsam do ciała też z rokitnika, więc tak naprawdę po prostu uwielbiam. Pięknie. Pięknie, tak, rokitnik jest niezwykłą rośliną, ponieważ ciekawostką z rokitnikiem, nie tylko zresztą z rokitnikiem, ale też na przykład dzika róża, że w te owoce, gdy zaleje się je wrzątkiem, nie tracą witaminy C. I to jest naukowo udowodnione. Ja nawet rolkę już też na ten temat nagrałam, właśnie o dzikiej róży, gdzie wiele osób pytało, ale tu nie ma już witaminy C. Ja mówię właśnie, że jest. Właśnie to jest ten ewenement. I to ma właśnie rokitnik i dzika róża. I dlatego my jakby pijąc taki napar, jak pani też mówi o nim, to my też jemy wtedy witaminę C razem z tym naparem. Nie? Ona naprawdę tam jest, ona się nie utlenia. Więc ja powiem tak, jakby nie ma u mnie czegoś takiego, taka szczególna miłość, tak jak u pani. Nie, no to u mnie to jest właśnie. Tak, bardzo mam nadzieję, że olej z rokitnika. Mam nadzieję, że ze wzajemnością, ja bym się tak. Tak, dobra, natomiast bardzo, bardzo fajna jest to roślina i ja powiem tak. Ja uważam, że wszystko jest wspaniałe. Wszystko jest wspaniałe, zależy do czego, kiedy i ile i kto potrzebuje, prawda? Natomiast rokitnik tak, jak najbardziej. Zresztą on ma ten kolor, nawet jak ten olejem, tym olejem, jak się człowiek posmaruje troszeczkę, no to właśnie od razu jest taka inna skóra, nie? Więc tak, no generalnie no tak, olej jest słonkiem. Nie wiem, jak panie polecacie co do twarzy. Ja na przykład smaruję się właśnie często olejami, które sama robię. Super. Ja tutaj mam pytanie znowu z kolei odnośnie ziół i być może takich właśnie, które miałyby zastosowanie przeciwzapalne, ponieważ dużo tutaj jakby naszych problemów skórnych bierze się właśnie z procesu zapalnego, który gdzieś tam jest w naszym organizmie, więc może mamy coś takiego, znaczy no, co moglibyśmy zastosować, żeby zadziałało w naszym organizmie przeciwzapalnie, żeby gdzieś nam tam redukowało te wolne rodniki, które właśnie się podbijają te cytokiny prozapalne. Tak, ja powiem, znowu ja bym się do diety odniosła pierwsze.
No tak, bo, zdecydowanie. Bo ja myślę sobie, że stany zapalne to się biorą między innymi też z nieprawidłowości naszej diety. Ja powiem inaczej, może troszeczkę odwrócę temat, że my często szukamy antidotum na coś, prawda? Bo nasze myślenie zachodnie jest właśnie coś na coś. Natomiast w medycynie chińskiej my mówimy znajdź pierwotną przyczynę. Znajdź pierwotną przyczynę. W związku z tym jakby dlatego ja nie próbuję nawet bezpośrednio odpowiadać na Pani pytanie o tych ziołach, tylko próbuję pokazać, gdzie może być problem, gdzie może leżeć problem. Bo my możemy pić zioła, czy stosować właśnie no, jakiekolwiek antidotum, ale cały czas nie usuwamy przyczyny. A ta przyczyna jest kluczowa, bo my będziemy tylko przykrywać problem. Nie? W związku z tym ja po prostu najbardziej zachęcam do tego, żeby zwrócić uwagę, gdzie leży przyczyna takich stanów zapalnych. I ja myślę sobie, że to może być dieta, czy to nadmiar cukru, czy nadmiar nabiału, czy nadmiar mięsa, czy w ogóle białka zwierzęcego, albo niedobór na przykład warzyw, czy na przykład ziół, dobrej jakości tłuszczy i tak dalej. Nie? Tak. Więc jakby tutaj bym na to zwróciła uwagę. Natomiast jeżeli mówimy o takich ziołach przeciwzapalnych, to ja bym tu na pewno zwróciła uwagę na szałwie i rumianek. Na przykład to są takie zioła dostępne wszędzie. Szałwia w ogóle, ludzie zapomnieli o tym zielu. To jest tak wspaniałe zioło. Trzeba tylko też pamiętać, że szałwia, wiadomo, to co powiedziałam wcześniej, o innych ziołach wysusza, tak. Ale ja powiem Wam, że ja piję zimą szałwię bardzo często. Nie codziennie, ale bardzo często piję szałwię, bo ona też wycisza. Ona uspokaja serce, a stany zapalne będą się między innymi brały z tego, że właśnie to serce jest takie pobudzone, tak? Na przykład osoby, które źle śpią, to ja bym polecała właśnie wypicie szałwi w ciągu dnia, żeby ten organizm mógł się troszeczkę wyciszyć, nie? I szałwia ma takie działanie ściągające, więc dlatego mówię, w nadmiarze ona jest wysuszająca, ale ściągające to znaczy też, że ona jakby wycisza te emocje, ten nadmiar tych emocji, nie? Więc tutaj szałwię bym bardzo polecała. Tak, zresztą ojciec Klimuszko mówił, że jeżeli masz w ogrodzie szałwię, to żadne choroby nie powinny być ci straszne. Też działa przeciwbakteryjnie. Na pewno się znał. Ja też mam szałwię taką białą i też sobie kadzę w domu. A, to cudnie. Tak, też działa przeciwbakteryjnie, bo wiem, że niejednokrotnie była stosowana właśnie do płukania gardła przy właśnie stanach takich anginowych na przykład, albo jeżeli problem z zębami, z dziąsłami był, to właśnie się stosowało szałwie do płukania. Natomiast ja tutaj jeszcze chciałabym się odnieść do tego właśnie, co Pani powiedziała, z racji tego, że ja choruję na bielactwo nabyte i też jak mam kontakt z paniami, które również chorują na bielactwo i rozmawiamy i ja pytam u kogoś, dobrze, no może mogę coś tu doradzić, mogę pokierować, ale muszę znać powód, dlaczego to bielactwo u kogoś zaistniało, bo u każdego może być z innego powodu i jeżeli nie ma tego powodu jasno określonego, no to tak naprawdę to jest takie działanie po omacku, czyli właśnie w kontekście tego stanu zapalnego. Możemy, tak jak Pani powiedziała, zniwelować gdzieś górną warstwę, górną przyczynę jakby tego stanu zapalnego, ale jeżeli nie znajdziemy środka, czyli głównej przyczyny i tego nie zaleczymy, nie wyleczymy, nie zabezpieczymy, no to jakby nie ma mowy tutaj o dalszym działaniu, więc to jest przede wszystkim bardzo ważne, właśnie co Pani powiedziała w kontekście tego, żeby szukać przyczyny, a nie zaleczać tylko jakby efekt tego, co nam się dzieje. I tutaj mamy też takie niestandardowe pytanie, które padło, czy mogłaby Pani zdradzić, ile ma Pani lat? Tutaj jedna oczywiście, nie ma problemu, ja nie mam z tym problemu. W tym roku kończę 51 lat. No, więc już mam nadzieję, że tutaj ciekawość została zaspokojona. Takie pytania się pojawiają być może dlatego, że właśnie Pani skóra bardzo promienieje i pięknie wygląda. Dziękuję. Więc dlatego każdy bardzo się podejrzewam, że tu zastanawiał, w jakim Pani jest wieku, że ta skóra widać, że jest w bardzo dobrej kondycji, pomimo tego, że rozmawiamy przez wideo rozmowę, to i tak widać, że tutaj bardzo duży wpływ tego, co Pani ogólnie robi, czyli właśnie dieta i wszystkie inne rzeczy,
powoduje, że pani tak pięknie wygląda. Zresztą tutaj też pani właśnie napisała, że pięknie pani wygląda, nasza obserwatorka. Więc dziękuję, widać, ja się w ogóle nie maluję, chcę tylko powiedzieć, nie? Ja się nie maluję w ogóle. Widać, że to wszystko właśnie, co pani stosuje, działa i tak. Ta skóra może wyglądać pięknie, może wyglądać promiennie, niezależnie od tego, ile mamy lat. Przykładem jest również pani Beatka, bo też muszę tutaj podkreślić, że mam przyjemność spotkania się z panią Beatką na żywo i mam okazję przyglądać się tej skórze na żywo i również niezależnie od tego, ile pani Beatka będzie miała lat, widzę, że ta skóra jest promienna, jest zadbana, ale to też jest całościowe podejście i nie ten krem, o którym pani wspomniała, nałożony za nie wiadomo ile pieniędzy i efekt, że każdy myśli, że pani Beatka jest kosmetologiem, to tutaj na pewno medycyna estetyczna i tak dalej, absolutnie, absolutnie nie, tylko to jest właśnie efekt dbania o swój cały organizm i właśnie to nam pokazuje skóra. No ja jestem troszkę młodsza od pań, ale też bardzo często nie maluję się też i też bardzo często słyszę, nawet właśnie przy okazji ostatniej wizyty w gabinecie, też pani właśnie klientka zwróciła uwagę, że ta skóra moja wygląda właśnie promiennie i widać, że jest zadbana też w taki sposób właśnie, żeby ładnie wyglądała. Więc ja ze swojej strony tutaj mogę powiedzieć, że faktycznie dbanie od środka będzie dawało nam efekt na zewnątrz. I też a ja mogę coś dopowiedzieć? Niestety nie dopuściłaś nas do głosu, bo chciałam właśnie powiedzieć, że Paula się też nie maluje jak pani Ania i tak. Ma właśnie przepiękną skórę, też właśnie ma zawsze z takim blaskiem, więc tam, no ale już o sobie powiedziałaś sama, więc już nie będę dodawała, ale tak jest. Tak. Super, a ja tylko chciałam jeszcze jedną rzecz dodać jako nadzieja. Ja swego czasu, jak miałam 20 parę lat, jadłam ogromne ilości słodyczy i no, nie wiedziałam, że to będzie miało taki wpływ i było to widać ewidentnie na mojej skórze. Ja naprawdę miałam wypryski i mówię, jedny, już przecież dawno młodzieńczość minęła, taka dojrzewająca, a ja mam wypryski i ja nie rozumiałam, ja po prostu nie miałam świadomości tego kiedyś, tak? I dopiero gdy no, napotkałam medycynę chińską i się zaczęłam uczyć, zgłębiać i tak dalej, to dopiero się dowiedziałam tak naprawdę, z czego ja miałam ten problem. Problem ze skórą, także chcę, kochani, tym osobom, które mają problemy ze skórą, dać nadzieję, że możemy zadbać o swoją skórę, właśnie dbając przede wszystkim o siebie. To będzie efekt uboczny, ja to mówię zawsze, tak? Piękna skóra. I to w każdym wieku można rozpocząć dbanie właściwie o siebie. Nie ma nigdy za późno, tak jest. Dokładnie tak. No, dzisiaj się już mówi wprost, że no, cukier no, niestety nie jest dobry. Oczywiście tam ktoś właśnie też przytaczał, że to ludzie po wojnie to jedli tyle cukru, no i co? No właśnie, no jedli tyle cukru, bo się krzepili tym cukrem. Ten cukier był im niezbędny po to, żeby dać im energię do odbudowy tych miast, bo przecież dźwigali te cegły. Nie było, ale oni nie mieli nic innego do jedzenia, dokładnie. Bieda była. Czymś musieli, tak, czymś musieli po prostu się tak powiem, podnosić energię. Więc dzisiaj żyjemy w czasach nadmiaru po prostu i dokładnie. Dlatego nam się ulewa po prostu. Dokładnie tak właśnie, a my po prostu nie wykonujemy tak ciężkiej pracy fizycznej i po prostu nie jest nam to potrzebne w takich ilościach. No i właśnie sam ten cukier też niestety jest szkodliwy, my to też wiemy z pozycji kosmetologii, czyli badania naukowe potwierdzają, że następuje właśnie glikacja białek, czyli tak naprawdę właśnie tych struktur tkanki łącznej, która właśnie zbudowana jest z białek, które uwielbiają wodę, lubią pływać, lubią właśnie i potrzebują środowiska właśnie mokrego do tego, żeby właśnie zachodził odpowiedni podział oraz ruchomość tych komórek, więc bezwzględnie również oczywiście zachęcamy do tego właśnie, żeby gdzieś tam właśnie nie spożywać tego cukru właśnie w ilościach zbyt dużych, choć oczywiście ktoś powie, tak jak słyszałam, że nie ma czegoś takiego, że są jakieś ilości duże, po prostu cukier jest szkodliwy i tyle, więc najlepiej byłoby po prostu nie spożywać tego cukru w ogóle. No ale niestety cukier uzależnia, tak jak wiele innych używek. I tu też trzeba się z tym rozprawić, ale u pani Ani można znaleźć też porady na to właśnie, jak eliminować, tak,
jak eliminować ten cukier właśnie, żeby go nie spożywać, więc myślę, że możecie zajrzeć tam właśnie na profil i znajdziecie na pewno coś ciekawego. Tak, zostało nam już niewiele w zasadzie tutaj do końca naszego spotkania, bo czas mamy ograniczony, pomimo tego, że mi się w głowie rodzi masę jeszcze pytań do pani Ani, ale może jeszcze zadam pytanie odnośnie masażu, bo my jako kosmetolodzy ze swojej perspektywy wiemy, że ten masaż dla naszej skóry jest rewelacyjny, nie będę tutaj już więcej wchodzić w szczegóły, ale zapytam właśnie, jak to wygląda od pani strony, jeżeli chodzi o masaż, o dotyk w ogóle naszej skóry, naszego ciała, w tym twarzy. Uwielbiam. Po prostu uwielbiam dotyk. To jest niesamowite. Ja myślę, że każdy, znaczy dobra, nie, może źle powiem, że każdy lubi dotyk, bo są osoby, które po prostu mają taki dystans i nie lubią. Ja jestem typem przytulanki i w ogóle, więc ja uwielbiam dotyk i rzeczywiście ja czuję po prostu, jak dotyka moją skórę, moich dłoni, mojej twarzy na przykład, to jest niesamowity dotyk. I ja masuję się bardzo często sama, ale też korzystam z masaży. Jeżeli chodzi o twarz, no to oczywiście, że medycyna chińska też mówi o wielu punktach na twarzy akupresurowych i ja też z tego korzystam bardzo często. Zresztą kręcąc rolki pokazuję też te punkty, z których można, prawda? Więc też wokół oczu tutaj jest bardzo dużo punktów. Tutaj na przykład, zobaczcie, tutaj na przykład płynie meridian żołądka. Tutaj jest meridian jelita grubego, więc na przykład wszystkie wypryski tutaj, to na pewno z jelitem grubym związane są, nie? Tutaj pęcherzyk żółciowy. Tutaj zaczyna się w oku pęcherz moczowy. Tu też jest wątroba pod okiem, wiem, że... Słucham? Pod okiem gdzieś też wiem, że wątroba właśnie była. Wątroba to jest już tak odgałęzienie, dokładnie. Natomiast po prostu twarz jest usiana. Usiana jest tymi punktami akupresurowymi. I dlatego ja zachęcam do dotykania tej twarzy, do opłukiwania twarzy. To nawet nie musi być jakiś specjalistyczny masaż, jeżeli, nie wiem, ktoś powie, mnie nie stać na przykład na masaż. Kochani, nie ma wymówek. Każdy może siebie dotknąć. Każdy sam za darmo. Można siebie dotknąć. I to właśnie mówię, to może być opłukiwanie swojej twarzy, to może być jakieś rozcieranie, jakieś wokół oczu robienie masażu, prawda? Czy tutaj nawet podbródków i tak dalej. No po prostu to, co w duszy komu zagra, to możemy robić, ale dotykajmy się, dlatego że mówię, cała skóra jest usiana punktami akupunkturowymi, bo meridiany, czyli kanały energetyczne, płyną po prostu w całym naszym organizmie. One są, ja bym powiedziała tak jak krew płynie w żyłach, tak energia płynie w kanałach energetycznych, czyli w meridianach. I gdziekolwiek nie dotkniemy, tam na pewno dotkniemy jakiegoś punktu akupresurowego i to ma działanie od razu na organy ludzkie. Więc my, kochani, poprzez dotyk możemy sobie sami pomagać. I ja bardzo zachęcam do tego, ja bardzo często to robię, tak. Praktycznie codziennie coś, ja nie mówię, że całe ciało, ale na przykład, nie wiem, dzisiaj sobie oczy zrobię, jutro sobie zrobię tutaj twarz, później głowę sobie ostukam, później sobie ponaciskam gdzieś indziej. Po prostu codziennie u mnie jest ten dotyk, tak? Tak, właśnie też potwierdzam, że na pani profilu miałam okazję tam właśnie zobaczyć w różnych rolkach, w jaki sposób różne właśnie te punkty uciskać, żeby zadziałać konkretnie na dany narząd, więc też jak najbardziej ja ze swojej strony zachęcam, bo to jest właśnie tak jak pani tutaj powiedziała, nie musimy korzystać ze specjalistycznych masaży w gabinetach, nie musimy też stanąć przed lustrem i robić takich ruchów, jak zrobiłby nam to specjalista, wystarczy zwyczajny dotyk w sposób taki, jak nam się będzie podobało i to będzie poprawiało również nasze krążenie, a im lepsze krążenie, tym lepsze funkcjonowanie ogólnie organizmu. Tym bardziej odżywiona skóra. Dokładnie. Prawda? Więc to ma tylko i wyłącznie dobroczynny wpływ na naszą skórę, więc zachęcamy. Tak. Po dzisiejszym spotkaniu krótki 5-minutowy masaż. Pamiętajmy tylko o tym, żeby ręce były czyste, bo to jest bardzo ważne. To prawda. I pamiętajmy o tym oczywiście, żeby nie rozciągać skóry w drugą stronę, czyli tak jak biegną mięśnia, tak? Mhm. Czyli zawsze mamy od dołu do góry. Tak masujemy w ten sposób. Tak.
żeby nie robić czegoś takiego po prostu, bo później będziecie mieć tutaj wszystko. Więc to jest bardzo ważne. Grawitacja ale tak, ale... że jak podglądacie panią Anię, to widziałam tam ruchy, były odpowiednie, więc myślę, że spokojnie można. Tak, dziękuję. Tak, tak, dokładnie. No to w dłuższej perspektywie, bo wiadomo, że jeżeli raz to zrobimy, to się nic nie stanie, ale przy dłuższych takich ruchach będziemy, no grawitacja będzie działała, więc wszystkie ruchy na zewnątrz, żeby działały przy okazji liftingująco, więc to jest taka mała tylko w okolicach twarzy oczywiście, bo tutaj na tym się skupiamy, już nie mówię tam o reszcie ciała. No, i mi się ja bym chciała jedną rzecz dopowiedzieć jeszcze, tak, jeżeli mogę, że bardzo ważne w tym wszystkim jest poznawanie siebie, odkrywanie siebie. Ciało wysyła tak piękne sygnały, tylko żebyśmy my słyszeli te sygnały. I jeżeli będziemy słyszeć, będziemy znać swoje ciało, to ciało powie, tu mnie dotknij, tu mnie naciśnij, tu mnie pomasuj, tu uczesz włosy, tu zrób to, tu zrób tamto. Ciało będzie mówić, o Jezu, to mi jest przyjemnie, tak mi rób, tak, więcej chcę tego i tak dalej. Więc ja po prostu, pierwsza rzecz to jest poznajmy siebie i będziemy najlepiej wiedzieć, czego my tak naprawdę potrzebujemy. Zdecydowanie się zgadzam. Tak. Ja ze swojej strony muszę powiedzieć, że jest to tak przyjemna i miła rozmowa, że miałabym tu ochotę jeszcze wiele pytań pani zadać, ale niestety, tak jak wspomniałam, czas mamy podczas dzisiejszego spotkania ograniczony ze względu na ograniczenia instagramowe, więc ja bym chciała bardzo serdecznie podziękować, że miałam okazję tutaj z paniami dzisiejszy wieczór spędzić, że miałam okazję dowiedzieć się kolejnych ciekawych rzeczy od pani Ani. No i zachęcam naszych obserwatorów do zostawiania nam komentarzy pod naszym dzisiejszym spotkaniem. Ewentualnie jakieś pytania, jakby się jeszcze pojawiły, no to zapraszamy do ich zadawania. Mamy nadzieję, że pani Ania będzie miała ochotę nam tutaj odpowiedzieć na te pytania i serdecznie zapraszamy na profil również pani Ani, bo tam znajdziecie bardzo dużo ciekawych rzeczy, w jak naturalny sposób właśnie możecie sami sobie de facto pomóc. Więc ja jeszcze, kochani, w takim razie, korzystając z okazji, zaproszę was, bo w czwartek będę prowadzić bezpłatny webinar, gdzie będzie też bardzo dużo wiedzy na temat panującej teraz pory roku, czyli wiosny, to co się teraz dzieje tak naprawdę w człowieku, w emocjach i tak dalej. Więc tam też będzie można, no będziemy rozmawiać, tak? Będziecie mogli mi też zadawać pytania. Więc też dziękuję bardzo za zaproszenie dzisiaj. Bardzo przyjemna rozmowa. Uwielbiam w ogóle tematy zdrowia, skóra, wszystko, po prostu to jest niesamowite. I cieszę się przede wszystkim, że panie robicie to właśnie w holistyczny sposób. To jest wspaniałe, naprawdę bardzo mi się podoba pomysł. Super, nam też się podoba właśnie, że w ogóle udało nam się spotkać i porozmawiać, pokazać właśnie, że są osoby, które działają właśnie w takim nurcie jak pani, że są osoby takie, które działają również w takim nurcie jak my. To też pokazuje właśnie, że nie można się zamykać, że można właśnie znaleźć wspólny mianownik i że można właśnie wspólnie tworzyć fajne rzeczy i zachęcać właśnie do tego, żeby dbać o siebie i uświadamiać po prostu ludzi. Więc ja też bardzo dziękuję. Ja oczywiście właśnie a propos tej wiosny i tego webinaru, o którym pani wspomniała, właśnie to dodam tylko, że mnie dopadło mnie właśnie przesilenie, no ale już właśnie wiem, że powinnam się pewnie tym mniszkiem porządnie oklepać, to wtedy bym oczyściła tą wątrobę i to wszystko po prostu i byłabym gotowa na tą wiosnę, pani Aniu. Ale nadrobię to także spokojnie. Super, tak jest. Będę o tym mówić, tak. Tak. I myślę właśnie, że pójdą w niepamięć te wszystkie niedobre rzeczy, które tam siedzą. Tak, jeszcze nic straconego, bo wiosna się rozkręca dopiero. Tak jest, kochani. Naprawdę. Bardzo dziękuję paniom. Naprawdę przyjemny live. Również dziękujemy i mamy nadzieję, że to nasze nie ostatnie spotkanie, że będziemy mieli jeszcze okazję tutaj się spotkać na łamach Fundacji Holistic Skin. Być może porozmawiać na jakieś inne tematy, które będą związane również ze zdrowiem, bo promujemy to zdrowie, żeby każdy mógł wziąć z naszych spotkań dla siebie to, co uważa za słuszne. Dziękujemy ślicznie za spotkanie i za miłe komentarze, które tutaj podczas dzisiejszego live'a nam Państwo pisali. Dziękuję serdecznie. Dobranoc, dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. Kochani, pięknej wiosny. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Dobranoc.